Siema wszystkim, witam w kolejnym vlogu. Miłego oglądania. Zaczynając od dzisiaj, bardzo dziękuję naszym dziewczynom z klasy za przygotowanie prezentu na Dzień Chłopaka. Taki kubeczek z napisem Mr. Pleasant. Bardzo wam dziękuję, jest świetny i od dzisiaj jest należy do moich ulubionych kubków. I często będę z niego pił. Wielkie dzięki. Byłem w sobotę na 5. ogólnopolskim festiwalu piosenki Lubuń 2013. Świetnie się bawiłem. A poza tym jako gość specjalny był Łukasz Zagrobelny, który dał świetny koncert i będziecie mogli go zobaczyć niedługo na moim kanale. Poza tym dziękuję za świetnie spędzone 2 dni na serdecznej zasadzie z moją klasą. Świetnie się bawiłem i ogólnie bardzo wam dziękuję. Tematem dzisiejszego vloga jest jak sobie radzić z krytyką, jak reagować na hejty. Wiele osób nie radzi sobie z krytyką, z hejtami. I to nie jest jakiś prosty temat tak właściwie, bo nikt nie lubi być krytykowany, wolą być wszyscy chwaleni, to wiadomo. Jednak jak ktoś nas pochwali, to tak zazwyczaj pamiętamy to tylko przez krótki odcinek czasu, a hejty i krytyka zawsze zostaje nas w duże i może przywołać jakieś złe wspomnienia czy coś takiego. Ale jest sposób, żeby z tym sobie radzić. Jeden ze sposobów jest na przykład jakby wyobrazić sobie, że hejter, czyli osoba, która nas krytykuje, daje nam prezent. My go możemy tak właściwie nie wziąć i w ten sposób nas ta krytyka nie dotyka. To tak śmiesznie brzmi. Oddam mu to i wiem, że ja jestem czysty, a do niego to wróci kiedyś. Nie wiem, w końcu karma wraca podobno. Tak samo ze szczęściem, czy z pomocą dla innych. W każdym razie o to chodzi. Głównie, żeby właśnie nie brać wszystkiego do siebie, co ludzie mówią. Fakt, czasem jest to jakaś opinia słuszna. Jeśli jest ktoś, to bliski ci. Ktoś, kto zna cię dobrze i faktycznie umie cię ocenić w jakiś sposób. A nie osoby, które tak właściwie nie znam, z anonima piszą. Czy są ważne w moim życiu? Raczej nie. Czy mają jakiś... Tak właściwie to są randomy, totalne randomy, które po prostu muszą komuś dopiec, dlatego że są może nieszczęśliwe, może brakuje im tego, co zazdrosne. Nigdy nie wiadomo i właśnie dlatego tak jest. Hejty mają tak właściwie jeszcze plus. Plus między innymi hejtu jest taki, że możemy brać z niego tą dobrą stronę. Załóżmy, że nawet taki beznadziejny hejt, bez poprawnej polszczyzny i tak dalej, jest u nas napisany. I jeśli faktycznie coś w nim jest cennego, to należy to wyciągnąć i jakby wziąć to do siebie w sposób taki, żeby niektóre rzeczy poprawiać faktycznie. No sami przecież widzimy, co robimy źle, inni też zwracają na to uwagę, a hejterzy szczególnie na to zwracają uwagę. No i właśnie niektóre informacje możemy wziąć jakby do siebie i starać się polepszać to, co robimy. To jest taki plus. Jeden. No i tak na koniec chciałem wam powiedzieć, że strasznie ciężko jest niektórym osobom psychicznie znieść hejt, i sobie bardzo nie radzą z tym. I właśnie metody są właśnie te dwie. Nie brać tego prezentu do siebie i mu oddać, z myślą, że kiedyś do niego wróci. To, co powiedział nam złego, co nas zasmuciło. I tak właściwie my przez to mieliśmy doła. A drugim sposobem jest zastanowienie się, czy faktycznie i zadanie sobie tych pytań, czy faktycznie jest to dla nas bliska osoba, która może nam powiedzieć prawdę o nas, że coś robimy nie tak. Czy to jest po prostu zwykły random, zwykła osoba, anonim, który tak właściwie o tym w ogóle się tym nie przejmuje, co napisał, a my potem to przeżywamy długo. To jest bez sensu i nie należy się tym przejmować. I to by było tyle w tym vlogu. Bardzo wam dziękuję. Jeśli podobał wam się vlog, to... subskrybujcie. Komentujcie. I lajkujcie. To cześć. To może się co? Gdzie jest łóżko? Daleko jeszcze? Tak 5-10 centymetrów.